Już w najbliższą niedzielę kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziać się będzie w całym naszym mieście. Na ulicach będzie można spotkać wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami. Będą też koncerty i licytacje. A żeby wszystko to przebiegło w sposób bezpieczny, na mieście pojawią się również dodatkowe patrole policji. W tym roku nad bezpieczeństwem podczas WOŚP czuwać będzie ponad 100 mundurowych. Jak zwykle będziecie Państwo mogli spotkać nasze patrole w mieście, ale również będziemy obecni podczas różnych działań związanych z orkiestrą, czyli policjanci ruchu drogowego będą zabezpieczali rajd 4x4, będą tam od początku, od rana także kontrolowali stan trzeźwości uczestniczących, ale będą rozdawali różne gadżety, będą obecni po to, żeby każdy mógł porozmawiać na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Będą także stoiska prewencyjne i licytacja. Zarówno w Zielonej Górze, jak i w Sulechowie będą także stoiska prewencyjne, gdzie będziecie mogli Państwo przyjść, zapytać zarówno o różne zasady bezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia, jak i także zapytać o rekrutację do policji. Natomiast jeżeli chodzi o nasz udział stricte w działaniach wośpowych, my również chcemy jako zielonogórscy policjanci zaproponować jedną aukcję. Chcemy wystawić na aukcję wośpową indywidualną wycieczkę po komendzie oraz kawę z naszym komendantem. Finał WOŚP już w niedzielę, 28 stycznia. Relacje na żywo z najważniejszych i najciekawszych wydarzeń zobaczycie u nas od godziny 12.